Witajcie moi drodzy, 2 lutego 2023. Mieliśmy w tym tygodniu pokazywać wam, jak się tnie borówkę i inne krzewy, ale zapowiadają duże mrozy na weekend, więc na razie się wstrzymamy z tym. Dzisiaj dzień świstaka, dzień świszcza, zobaczymy, czy będzie wiosna, czy będzie już jeszcze zima. W to wierzą Amerykanie, a my bardziej wierzymy w prognozy pogody, więc na razie się wstrzymujemy z tym cięciem. Ma być minus 12 w nocy na Podlasiu, więc jak u was będzie minus 5, to możecie robić, ale my na razie pokażemy, mam co innego, jak w tytule filmu, jak zbudować taki niedrogi własny tunelik do różnych warzyw, tak Ania? Tak, tak, to tutaj będę chciała niedługo wysiać rzodkiewkę, sałatę, te nowoliki wszystkie. No, a że pogoda u nas jest, zobaczcie, jaka jest. Tutaj te poletko takie małe, tak, to na odrębnym filmiku jest nagrane, jak zrobić taką własną właśnie kompost. Właściwie nie kompost, tylko takie taką grządkę, tak? Ziemię kompostową. Znaczy ziemię po prostu, ziemię w grządce, swoją tak, własną tak, ziemię. Tak. I teraz jak to zbudować, moi drodzy? Kupujecie sobie takie rurki. Oczywiście mniej więcej, ile to Ania Rostow, co metr? Tak mniej więcej na metr jedna rurka, tak? My sobie na tą odległość, powiedzmy sobie 2,5 metra, dajemy 3 rurki. Teraz tak, rurki. Nie znam się za bardzo na technicznych aspektach, ale taka giętka RLK. RLK, tak. Rurka RLK, długość 2 metry i po prostu będziemy tak ją przyginali. Ona jest fajna, bo jest elastyczna, giętka, nie ma za bardzo mocnego wybicia, więc nic nie trzeba więcej, tylko właśnie tą rurkę. Koszt 4 zł w markecie budowlanym, więc super sprawa. Wbijamy sobie tutaj, tak? Możesz trochę dalej, możesz bardziej w tą stronę jeszcze. Ale w tą stronę no, bardziej. Jak najgłębiej. Dobra, najgłębiej wbijamy. Żeby po prostu nie odskoczyło wam, tak? Bo to by było po prostu niebezpieczne. I po prostu z drugiej strony tak samo wbijacie tutaj mniej więcej równo. Nie apteka, ale ja też się postaram chociaż raz zrobić w miarę równo. Super. O, jest wbite tak po męsku. Teraz mniej więcej z drugiej strony na końcówce dajemy, tak? Mhm. Tak samo wbijamy. My dzisiaj tak się przymierzamy, bo w ogóle nie wiem, ile tego kupić, bo mam jeszcze grządki na zewnątrz, też pomyślę o tym. Chcieliśmy sprawdzić, czy to zadziała. Ale na razie jest okej, co? Bardzo dobrze się fajnie sprawdza. Fajnie się wyginają. O, biłem mocno dosyć. No. W miarę równo, nie jest równo, ale w miarę równo. I po środku mniej więcej wybieramy gdzieś środek i wbijamy trzecią tutaj tą rurkę. Także tu będzie taki mini szklarenka, mini tunel. Koszt minimalny będzie, zaraz policzymy wam, powiemy, ile to kosztuje. Jaki będzie koszt, to zaraz wam powiemy. O, równo, tak, jeszcze tu wbiję głębiej troszkę, żeby nie wybiło. O, jest mniej więcej tak, na wysokość też patrzycie, tu troszkę trzeba wbić głębiej. O, jest fajnie, tu troszkę może przeniosę w tą stronę, żeby było. O, super, tak, wysokość się zgadza, super. O. I teraz co robimy? Agrowłókninkę zarzucimy. Ja kupiłam taką zimową, trochę grubszą. Tak, chyba najlepsze są. One są i mocne. A wiadomo, jak te mrozki będą. To... Dobra, nie wiem, gdzie tu jest początek, gdzie koniec, mniej więcej. Mniej więcej zarzuć, zobaczymy. Jak z welonem, zobaczcie. Jak to będzie. Tak, to jest najtrudniejszy aspekt. Rozłożyć równo tą agrotkaninę. Nie, włókninę, tak? Włókninę. Tak. Dobra, to jest agrowłóknina. Zimowa, tak? Czyli trochę jest grubsza, stabilniejsza. O. No i mniej więcej tak to wygląda. Tutaj. Tak. Teraz jeszcze nie siniemy, bo jest za wcześnie, tak? Za wcześnie. Ale przygotowujemy już się. A może zobacz tymi żabkami, to da się przypiąć, wyciągnąć. No to już pomagaj mi, bo ja sam nie dam rady. Tutaj. O, tutaj tylko złapię, tylko chcę tak zobaczyć. Żabkami, dobra. O, takie żabki fajne też. Okej, no to dobra, to już nie musisz tam tak dla siebie. I będzie łatwy dostęp siebie, wtedy też. Na widzów robimy. Także tak to wygląda. Troszkę to nie jest równo, ale mniej więcej, jak to się mówi, nie apteka. O, tu możecie naciągnąć sobie. W każdej chwili sobie złapać, też będzie fajnie to wygląda też. I mówię, koszt nie jest duży, bo 4, tam właściwie 3 te rurki, tak, 12 zł. Nawet niech będzie u was trochę drożej, 15 zł. No i agrotkanina. No akurat ja płaciłam około chyba 35 zł, ale to za 10 metrów. Tak, także nam starczy. O, tego materiału. I super. Co tu można posadzić? Szybciej będzie. Nie, no nowoliki najpierw. Sałata jakaś? Rzodkiewka, tak. Szczypiorek. Tak to wygląda. Także moi drodzy, jak chcecie mieć tani tunelik
Zobaczcie u nas w szklarni, co prawda, ale chyba można też na zewnątrz. No tak, tak, będziemy też na zewnątrz robić. Może konstrukcja nie jest super stabilna, ale myślę, że w szklarni się sprawdza. Także chcecie mieć szybsze zbiory. Jeżeli będziecie na zewnątrz chcieli, tak, to tutaj po prostu usypać tak mocno ziemią, tak, żeby przy byle wietrze wam tu nie podwiewało. Dokładnie. No bo nie ma co przybijać też. Dokładnie tak, jak jakoś mówisz. Tutaj. Także tak to wygląda, żabki. Moi drodzy. Piszcie w komentarzach, jak u was, czy macie jakieś wynalazki fajne. Komentujcie, wpisujcie, jakie macie własne patenty na to wszystko. Czy to u was ładnie wygląda, czy po prostu nic nie robicie, tylko macie szklarnię i sadzicie też i wam wschodzi. Ale myślę, że tu zawsze te 2-3 stopnie, 4 stopnie będzie cieplej i szybciej będziemy się cieszyć. Wydłużajmy ten sezon, szklarnia swoją drogą, a taki tunelik też, myślę, tydzień, dwa zawsze nam przyspieszy zbiory. To tyle, moi drodzy. Cześć. Cześć.